Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj jest wielki dzień, ponieważ wracamy na palionowo. Tak jak postanowiłem, tak jak powiedziałem, tak jak się przygotowywaliśmy, tak też dzisiaj zrobię, więc dzisiaj wracamy na palionowo. Nie wiem, czy uda mi się nawrócić na stałe, możliwe, że jeszcze będę musiał tutaj kilka razy wrócić. Myślę, że na pewno tutaj chociaż raz jeszcze wrócę, ponieważ nie zabiorę się dzisiaj ze wszystkimi rzeczami, które tutaj mam. Jest ich zdecydowanie za dużo, więc ja muszę zabrać tylko i wyłącznie te najpotrzebniejsze rzeczy, to co ja potrzebuję na pewno, a to czego nie potrzebuję, nie będę ze sobą brał, bo to jest po prostu, no po prostu bez sensu. Bez sensu jest brać ze sobą za dużo rzeczy. Myślę, że się przeliczymy, ale słuchajcie, cieszę się niesłychanie. Uwaga, jesteśmy przygotowani. Mamy podki na niewidzialność, które są właśnie tutaj. Mamy wszystkie po 8 minut. Bardzo ważne jest to, że nie będę od razu ich pił, zbliżając się do palionowa. Postaram się tam wejść na razie bez podki na niewidzialność. Dlatego też jestem przygotowany dzisiaj w strój agenta. No po prostu patrzcie, jazdę z pluwą. To wygląda po prostu jak prawdziwy potężny agent. No i zobaczymy, czy jest tam w ogóle niebezpieczny, czy coś się zmieniło, czy ktoś tam w ogóle będzie. Jeżeli będzie, no to będziemy musieli się ukryć. Jeżeli kogoś zobaczę, to wypijam to potę i od razu się chowam, tak żeby nikt totalnie nie wiedział o tym, że tam jestem. Ale póki nikogo nie zobaczę, nie będę pił, nie możemy marnować tych potek na niewidzialność, bo po prostu mamy ich niewiele i musimy sobie je oszczędzać. Więc musimy się dostać do laboratorium, musimy tam zrobić jakieś miejsce, jakąś bazę na palionowie, tak żeby móc tam dalej być i tak żeby tata hejtera nie wiedział o tym, że my tam jesteśmy. Taki jest plan na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że mi się to uda. Tylko muszę zabrać najpotrzebniejsze rzeczy ze sobą. Czyli tak, ja muszę najpierw opróżnić shulkerboxa, bo tyle rzeczy, ile ja mam tutaj przy sobie, to jest zdecydowanie niepotrzebne mi aż tyle. Tu jest wolna skrzynka i ta skrzynia jest cała wolna. Dobra, weźmy sobie całą skrzynię, dajmy ją w tym miejscu i zabierzmy tą łódkę i dajmy może tu, może tutaj dajmy, tak będzie lepiej. Dajemy to tutaj i teraz tak, odłóżmy może najpierw wszystko, co tutaj, jak najwięcej rzeczy, stąd muszę zabrać i przerzucić tam, więc uwaga, bierzemy to, dobra, tak. I teraz tak, to przerzućmy wszystkie fajerwerki, mamy ich tyle, przerzućmy wszystkie ziemniaki, mamy coś takiego, czyli pyk, dobra. Zostawiamy sobie jeden stack, bo to nam się na pewno przyda. Przyda mi się na pewno totem śmiertelności, w razie gdyby mnie zaatakował tata hejtera, to się na pewno przyda. Odłożymy te naboje, bo mamy ich bardzo dużo. Ja myślę, że zabierzemy tą ostatnią rzecz tylko. Łódkę możemy zostawić niepotrzebne, eltra nam się przyda. Wiadro wody może nam się przydać, zostawiamy. Krótkofalówkę też. No i tak myślę, tak, siodło na pewno mi się nie przyda, luneta może mi się przydać, to mi się może przydać, to zabiorę, to zdecydowanie zabiorę i to musimy zabrać, ponieważ musimy mieć ze sobą wszystko, co jest potrzebne do zrobienia kolejnych potek na niewidzialność. Zabierzmy sobie jednego koksa, nie mogę brać wszystkiego, bo ja muszę wszystko, jakby muszę tutaj to zostawić w razie, gdyby coś się stało, żebym miał do czego wracać, wiecie o co chodzi. Jakbym wszystko stracił, to co mam przy sobie, to muszę wrócić tu i tutaj mieć jeszcze jakieś rzeczy, to jest bardzo ważne. Dobra, to jest potrzebne do zrobienia potki, jest potrzebne do zrobienia również złoto, żeby mieć też marchewki. O właśnie, my tu nie zrobiliśmy w ogóle pola marchewek, a to by mi się tu mega przydało, ale mamy jeszcze trochę marchewek, więc git. Potrzebujemy to. Trzcina, to się może trzcina nam przydać, więc weźmy trzcinę, bo to jest w końcu potrzebne do zrobienia tego sfermentowanego oka pająka, więc zabierzmy takie rzeczy. To jest potrzebne na pewno. To możemy zabrać, ale możemy to od razu zmielić na to. To jest lepsze, bo tu na przykład sobie zabierzemy, mamy to jedno nam wystarczy na pewno, nie potrzebujemy tego więcej. Czy jest tu coś, co jeszcze potrzebowałbym, a czego nie zabrałem? Myślę, że na pewno to by mi się przydało, pochodnie, żeby mieć jakąś jasność w ciemnych miejscach. No i chyba wydaje mi się, że, tu są fajerwerki, je musimy zabrać, bo musimy jakoś tam dolecieć. Wydaje mi się, że to jest wszystko. Jedyne co, to jeszcze muszę zabrać stąd te rzeczy i to przerzucić tutaj. Więc przerzucamy to tu. I co jeszcze? Tu ja chcę jednego koksa i jedno złote jabłko, możemy tak zabrać. No i teraz pytanie, czy mi jest potrzebna karta dostępu? Póki co, no dobra, wezmę. W sumie może mi się przydać, więc weźmy kartę dostępu, bo lepiej ją mieć przy sobie niż jej nie mieć. Wydaje mi się, że jesteśmy przygotowani wstępnie do tego, żeby tam ruszyć. Weźmy sobie jeszcze, zróbmy tak i zróbmy jak najwięcej tych w sumie szkieł. One mi się przydadzą, one bardzo mogą się przydać, więc zróbmy tego jak najwięcej i w takim razie możemy zabrać te z wodą i je... A możemy tu, czekaj, bo ja biorę shulkerboxa ze sobą na pewno. To tak, odkładamy to, tak, możemy odłożyć tu, odłóżmy sobie te wszystkie rzeczy, bo z tego nie skorzystamy teraz na pewno. To szkło,
Na pewno mi się teraz nie przyda, więc możemy to szkło w ogóle, nie wiem, zostawić tutaj. Jeden totem nieśmiertelności zostawię tutaj. Fajerwerki, książka. Dobra, tak jesteśmy przygotowani, to jest dobre. I bierzemy to, i shulker box. I jesteśmy w tym momencie uzbrojeni, mamy wszystko, co potrzebujemy. Dobra, to jest dobre, co teraz mamy. Jesteśmy przygotowani naprawdę na full. Full, tylko... A, jeszcze brodawki, o, dobrze, że je zabrałem. Dobrze, że spojrzałem jeszcze, bo brodawek nie miałem. Dobra, teraz jest git, teraz mamy już jak zrobić potę w całości. Więc superancko, weźmy ten cukier jeszcze. Kurczę, ciągle co ja tu zerknę, to jeszcze coś widzę, że coś by się przydało zabrać, nie? No i wydaje mi się, że chyba tyle, możemy ewentualnie, nie no, wiadra już nie. Dobra, tyle, nie ma co przesadzać, mamy wszystko co potrzebujemy, odłożę jeszcze tylko to tutaj i zabieramy to. A ja wziąłem tam trzcinę, to sobie tego cukru nie musiałem brać, dobra. Wracamy na palionowo, akurat, o nie, akurat zaczyna się dzień czy zaczyna się noc? Czekajcie, tu jest słońce. Słońce zachodzi, idealnie, bo wejdziemy tam nocą. To jest bardzo dobre, że tak się stało. Więc wracamy w tym momencie na palionowo, muszę tam dolecieć. Idealnie na noc, czyli wszyscy będą iść spać, będzie totalnie ciemno. Więc jeszcze dodatkowo mam dodatkowy atut do ukrycia, czyli ciemność. To, że będzie ciemno na palionowie, to jest bardzo, ale to bardzo dobre. Dobra, lecimy na palionowo, mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że nikt mnie tam nie przyłapie, nie? Bo jak ktoś tam będzie, to jest kurde koniec. To jest koniec. Ja muszę się ukrywać przed każdym, dosłownie. Jeżeli ktokolwiek tam będzie, wypijam potę. Bo, znaczy na pewno ktoś tam będzie. Jeżeli ktokolwiek będzie i będzie mógł mnie zobaczyć, wtedy wypijam potę. Bo to, że ktoś tam sobie po prostu będzie łaził gdzieś daleko, to jeszcze nie jest powód, chyba że będę w jego stronę iść. O, patrzcie, tu mam taki fajny do przelecenia. Uj. Elegancko. Ej, tu jest taki ładny teren w ogóle. W takim pięknym miejscu zrobiłem sobie ten domek. No ale dobra, teraz tak, czy ja tam dolecę? Ja muszę troszkę do góry, tak żeby jak najmniej fajerwerek wykorzystywać. I teraz sobie trzeba szybować. No więc to trochę zajmie, ale to szybowanie... A nie, w sumie tu już jest ta zima, czyli już zaraz chyba będziemy na miejscu, tak mi się wydaje. Bo... Dobrze to liczę? Chyba... A dobra, nie wiem, dobra, widzimy się na palionowie, bo... Chyba jeszcze trochę polecę. Dobra, dolatuję do palionowa, widzę już to coś. Dobra, jest zamek palionki, czy teraz już w sumie hejtera? Ja nie wiem, dobra, dolatujemy na miejsce i musimy teraz wylądować i na spokojnie się tutaj poskradać. Dobra, teraz widzowie, skupienie, bo tutaj teraz nie może zostać popełniony błąd. Uwaga, jesteśmy tu. I teraz tak, ciągle ze spluwą i rozglądamy się, czy było wiadomo co i jak. Dobra, uwaga, czy ja mogę zabrać to w drugą rękę? Mogę, czy jak ja robię prawie wszystko, to tak, okej. Czy ja to mam w ręce? Nie mam tego w ręce, dobra. Ale możemy to mieć w drugiej, bo teraz zrobię sobie tak i mam lunetę. Dobra, teraz tak, tam się nic nie dzieje, tam... Czy on tam leży? Czy ja z daleka widzę... Co jest? Co mi bijesz? Nie rób mi takich rzeczy, nie zachodź mnie. Ja tam, czy widzowie, dobrze widzę tam, że tam są czyjeś nogi? Na bank tam... Dobra, to jest tata hejtera. On se śpi, widzicie? Leży tam. Ale on tak dziwnie leży. Czy mi się coś nie wczytało, jakieś łóżko? Może to jest na tyle daleko, że mi się nie... Tak. Nie wczytało mi się łóżko, on leży se w łóżku chyba. Dobra, okej. Jest tata hejtera, wiemy gdzie. Ja mam teraz takie miejsce, że ja bym mógł go ściągnąć, nie? Ale on jest na gejmodzie, dobra, to nie ma znaczenia. Dobra, ale jest tam, widzicie? Jest, okej. O! Patrzcie, mogę połączyć... Lunety, pyk, to i uwaga, pyk. I mamy połączoną lunetę. Jakiego ja mam zooma teraz? Mam dosłownie takiego zooma, że szok. Jestem w stanie w tym momencie po prostu precyzyjnie strzelić mu w głowę. Dobra, to jest taką lunetę mam, że... Patrzcie, teraz tak, odpuszczam Optifine'a i odpuszczam to. A normalnie miałbym tak. Widzicie to? No, to jest normalnie z samą bronią. Tyle widzę. Ale robię tak, najpierw luneta, dodatkowo Optifine i teraz przekładam na to i mamy takiego zooma. Ej, odkryłem zakazany sekret, kurczę, w Minecraft, ja nie wiem. Mam takie możliwości, że to jest szok. Dobra, schodzimy na dół. Musimy teraz znaleźć miejsce, gdzie ja mógłbym tutaj się skitrać na tym palionowie, bo ogólnie sytuacja jest taka, ja nie mogę być w żadnym miejscu, które już do mnie należało i o którym ktoś by mógł wiedzieć. Żadne. Chociaż wydaje mi się, że tata hejtera nie wie o tej piwnicy. Strzeliłem z broni. Oj, nie jest dobrze, bo mi się klikło w to niechcący. Dobra, czekajcie, czy tata hejtera tam dalej leży? Jak go tam nie ma, to mamy przekichane. Leży, nie słyszał. Okej. Nie słyszał, uwaga. Strzelamy do niego. Nie, to by było głupie. Dobra, lecimy w tamtą stronę. Musimy zejść tutaj na dół. Nie widzę nikogo innego poza tatą hejtera.
Tam jest Chill, dom Paliona widzę tam, dom Dave'a jest tam. I czy Dawid tam jest dalej więziony, czy nie? Ja nawet nie wiem. Dobra, ale tego nie mogę teraz sprawdzać, nie mogę teraz tego sprawdzać, ja muszę się gdzieś skitrać, muszę gdzieś mieć jakąś bazę, musimy znaleźć miejsce, w którym będziemy mogli się osiedlić, wiecie, takie w sensie, taką podziemną bazę, do której będziemy mogli wejść. No wydaje mi się, że piwnica jest takim miejscem, w którym moglibyśmy być, aczkolwiek piwnica jest taka, że Dawid o niej wie, jest ryzyko, ja muszę mieć takie miejsce, do którego nikt nigdy nie wszedł, nowe, totalnie nowe miejsce, które będzie strategicznie bardzo dobre. I teraz myślę, gdzie to mogłoby być. O, czekajcie, ja tam widzę jakiś nick. Widziałem tam jakiś nick. Ej, dobra, miałem jakieś zwidę, albo widziałem tam jakiś nick. Przysięgam. Widziałem nick. Dobra, na razie chill. Może ja jednak głupiałem, może mi się przewidziało. Dobra, powoli. Gdzie ja mógłbym się teraz skitrać? Tu jest wieśniak, sobie stoi na moście, dobra. Przejdźmy sobie na spokojnie tędy. I teraz tak. Strategicznie dobre miejsce. Ja wiem o jednym miejscu, które mi teraz przychodzi do głowy, które jest w miarę spoko i to jest tutaj ta wnęka. Byśmy mogli wypływać sobie z tego miejsca. Wiecie, gdzie to jest, nie? Tutaj, patrzcie, tu sobie podchodzimy i tu. To jest dobre miejsce, tam by się można było skitrać. Tam myślę, że tam w ogóle nikt nie wchodzi. To jest bardzo dobre miejsce, mi się wydaje. Dobra, idziemy w tamtą stronę. O nie, teraz trzeba uważać, bo tam ta hejtera będzie. Tym. Więc musimy być po cichu i z bronią najlepiej. Z bronią. Dobra, nic nie widzę go. Ogólnie nie widzę nikogo. Więc jest noc, więc wydaje mi się, że mogą wszyscy spać, albo w ogóle może kogoś nie być. Więc możemy być póki co spokojni. Nie, tu są jakieś wiśniaki. One będą ściągać na mnie uwagę swoją. Ajajaj, ja jeszcze łódki nie mam, a tam trzeba wpływać. To nie jest chyba najlepsze jednak miejsce. To chyba nie jest jednak tak dobre miejsce, jak mi się wydawało. Ej, szczerze, nie mam pojęcia, gdzie ja mógłbym się skitrać, nie? A ja muszę zaraz się gdzieś schować, bo mam jak... O nie, kończy się noc, ja muszę to zrobić nocą. Dobra, czekajcie, pójdźmy tu. Wiem, tu jest to wejście. Czekajcie, czy to działa? To już jest... Tu nie ma tego przycisku już? Ja to dezaktywowałem? Nie, a to było takie dobre miejsce. Dobra, ale o tym też hejter w sumie wiedział, więc w sumie bez sensu. A jakbym zamieszkał? Dobra, pod latarnią najciemniej, jak to się mówi. Zamieszkam w tym domu. Nikt nie wchodzi do tych domków przecież. Mógłbym... O, tam jest tata hejtera, widzę go. Widzę nick. Dobra, wchodzimy tu. Wejdźmy sobie na górę. Będziemy mogli go tutaj obserwować stąd, więc to też będzie bardzo dobre taktycznie miejsce dla nas. Dajmy sobie to tu. Tu on nas nie widzi, my go też nie widzimy. Ale jak rozwalę to czy go tu zobaczymy? Też go nie widzę. Dobra, czyli on nie jest w stanie mnie zobaczyć stamtąd, co ja tutaj kombinuję. Czyli moglibyśmy teoretycznie być tu. To jest bardzo dobre miejsce, wbrew pozorom, ponieważ nikt tutaj nie wchodzi, nikt tutaj nie patrzy. Wiecie, o co chodzi? A mamy tutaj wgląd bardzo dobry i widzimy, co się dzieje. Jedyne, co mi brakuje, to takiego wglądu, żebym mógł zobaczyć tatę hejtera. Ale to wydaje mi się być bardzo dobrym miejscem. Dobra. Robimy tak, musimy się tutaj osiedlić, ale musimy zmienić to całkiem. Muszę lekko to tutaj pozmieniać w taki sposób, żeby okna były pozamykane. I najlepiej, żeby je całkowicie zamknąć. Czekajcie, ja bym musiał pójść do siebie na chatę. Ja muszę do siebie na chatę pójść. Dobra, wiecie co? Nie, bo kończy się noc. Ja muszę tutaj zostać i muszę tutaj przeczekać ten moment. Przeczekam cały dzień i następnej nocy idę do siebie do domu, biorę potrzebne rzeczy i przygotuję to miejsce w taki sposób, żebym mógł tutaj mieć swoją bazę i żeby nikt tutaj mi nie wchodził. No i przede wszystkim tutaj musimy zrobić inne wejście. Nie będzie wejścia na piętro tak łatwego. Muszę to wszystko pozmieniać, ale tutaj to jest dobre miejsce. Taktycznie to jest bardzo dobre miejsce, jak to mówi się, pod latarnią najciemniej.